Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą skrzydełka, ale nie z kurczaczka, tylko z indyka. O, takie wielgachne. Zobaczcie, jakie grube. O, mięsiwa. Uwielbiam skrzydła z indyka. Zrobimy je duszone. Bardzo prosty przepis, słuchajcie. I do ziemniaków pasują po prostu perfekcyjnie. A więc zaczynamy. Słuchajcie, najpierw zrobimy bardzo aromatyczną mieszankę przypraw. To znaczy, wsypujemy płatki chili do moździerza. O, wiecie, sos musi być pikantny. Dodaję rozmaryn suszony. Suszony czosnek, czy granulowany, jak go tam zwał, tak zwał. Tutaj mam kurkumę i trochę imbiru. Zioła prowansalskie. I czerwoną paprykę, słodką, bo już dawałem płatki chili, także. Oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz, jeszcze go zaraz rozetrzemy. No i sól. Dobra, ucieramy to. Ależ zapachniało przyprawami. Dobra. I przyprawiamy skrzydła. Oczywiście gramaturę znajdziecie w opisie filmu. Dokładnie skrzydła nacieramy. Skrzydła przyprawione, więc teraz tak. Pokroimy dwie cebule. Kroję w pióra. Cebulę dodajemy pod skrzydła. I teraz już możemy ładnie poukładać nasze mięsiwo. Będę piekł w tej małej blaszce. One akurat tutaj pasują. Gitara. Teraz tak, wlewam wodę, ale nie za dużo. Dodaję trochę masła. Sos będzie wtedy maślany. Zakrywam folią. No i dobra, i teraz tak to wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na półtorej godziny. Piekarnik góra dół. No i minęło półtorej godziny, jak moje mega aromatyczne skrzydła indycze były w piekarniku. Więc teraz tak. Odkrywamy. Fiu, fiu, ależ to wygląda. O, jak pachnie. I teraz musimy jeszcze zrobić coś takiego, słuchajcie. Ups, auć, zapomniałem się. Dobra, tutaj tak, z brzegu może. Do wody wrzucam dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej, dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. Dokładnie rozmieszajmy i dodajemy do środka, do sosu. Tak. To nam zagęści całą tą dobroć, która znajduje się w blasce. Dobra. I teraz jeszcze wkładam na pół godziny do piekarnika, również rozgrzanego do 180 stopni. Ale już nie przykrywam. Teraz trzeba to zrumienić.
No i wszystko gotowe. To wygląda przepięknie wręcz. Zobaczcie. Niesamowite. Ale jaki zapach się unosi. Tutaj mam ziemniaki, ale nie wiem, czy z nich skorzystam. Wyglądają cudownie, prawda? Możemy delikatnie przed podaniem polać tutaj sosikiem, chociaż on bardziej będzie pasował do ziemniaków. Nie tak tylko o, poleję i będziemy próbować. Wygląda obłędnie wręcz. Może wezmę sobie troszeczkę sosu, żeby lepiej mi się gryzło. Spójrzcie, one są delikatniusieńkie. Ale i gorące też są. Niesamowite. To są skrzydełka. To nie są jakieś kurze popierdółki. Te ziemniaki to był zły pomysł. Co ja mam wam powiedzieć? Brak mi słów. No a ja już się z wami żegnam. I zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Jak dostaniecie takie skrzydła, warto tak zrobić, naprawdę. Są przepyszne.